Zakończyły się ćwiczenia sieradzkich strażaków w budynkach wysokich. PSP przetestowała sprzęt oraz instalacje, a przy okazji montowała pod blokami budki dla ptaków. W trakcie działań nie obyło się bez utrudnień, bo samochody cywili blokowały drogi pożarowe. Ćwiczenia zostały zapowiedziane mieszkańcom na odpowiednich tablicach ogłoszeń na każdej klatce przez spółdzielnię mieszkaniową. No, tymczasem no, nie wszędzie nam się dzisiaj udało dojechać. Łokietka 1A, podnośnik nie udało się rozstawić. Jeden z lokatorów zastawił drogę pożarową. Podobna tutaj sytuacja, ale pokoju 3. Cały czas mamy problemy zastawione szlabany, chociaż jest pora dopołudniowa, co by było, gdyby było po południu. Także no, jest z nami policja, przygotowuje wnioski do sądu o ukaranie. Chcielibyśmy tego uniknąć, ale nawet najlepiej wyszkolona straż pożarna nie uratuje osób, jeżeli nie dojedzie do tego zdarzenia. Zastawienie drogi pożarowej może przyczynić się do tragedii, uniemożliwiając straży dojazd na czas i skracając zasięg podnośnika. To jest wasze bezpieczeństwo, a nie jest to komfort żaden dla strażaków. My musimy do tych zdarzeń dojechać, o ile w budynkach niższych jakoś mamy zasięg powiedzmy 15-metrowy maksymalnie tymi drabinami rozstawnymi, gdzie możemy rzeczywiście w wąskim przestrzeni rozstawić tą drabinę, o tyle w tych budynkach wysokich musimy rozłożyć podnośnik, musimy nim dojechać, a to nie jest mały sprzęt, który musi mieć tą drogę pożarową, a później musi mieć pewną szerokość, żeby te podpory rozstawić, bo nierozłożenie podpór spowoduje zmniejszenie od razu zasięgu tego podnośnika. Nie wjedziemy na przykład 9. czy 8. piętro, dojedziemy nim tylko do 4., 5., 6. Potem jakby pole pracy się zawęża. Im węziej te podpory rozkładamy do podnośnika, pole pracy się zawęża. Wczoraj manewrowaliśmy między samochodami, ale powiedzmy, że w granicach tych dróg pożarowych wszystko wyglądało w porządku. Dzisiaj już dużo gorzej. Wczoraj zdarzyły nam się sytuacje takie paradoksalne, że osoba z 10. piętra sama uniemożliwia sobie ewentualny ratunek, ewentualną ewakuację, no bo zastawia drogę pożarową, mieszkając na 10. piętrze, no to takie trochę strzelanie sobie w kolano, prawda? Więc nauczmy się, że te drogi nie są narysowane po to, żeby przeszkadzały Państwu parkować, ale raz na 10, raz na 5 lat jakiś pożar wybuchnie i wtedy, jeżeli się nie nauczymy zostawić miejsca strażaków do rozstawienia sprzętu, zwłaszcza w tych budynkach wysokich, no to będą ofiary, tak jak miało to miejsce przed laty na ulicy Piłsudskiego, kiedy zamiast ratować chłopaków, którzy uwięzieni na balkonie, czekali na naszą pomoc, straż pożarna torowała sobie drogi poprzez przestawianie ręcznie, w 5, w 6, w 8 przestawialiśmy ręcznie samochody, żeby dojechać pod dane zdarzenie. Także no, przynajmniej jeżeli chodzi o sieradzkie wieżowce, zostawcie nam trochę przestrzeni, żebyśmy mogli tym sprzętem dojechać.